Smog powstał z angielskich słów fog i smog. Zbitka tych słów to jest smog. Ale my teraz mówimy smog po prostu na zanieczyszczenia powietrza. Czyli nawet jak nie ma takiego zjawiska, które przypomina mgłę, mgłę nasyconą dymami z kominów, spalinami samochodowymi, to my i tak mówimy o smogu. Mówimy o tych substancjach, które są emitowane przez samochody, przez domowe kominy i przez kominy fabryczne. Smog, czyli smoke jako dym i fog jako mgła. I tak się to zaczęło. 70 lat temu londyńska mgła i wielka tragedia, zginęło 12 tysięcy ludzi w ciągu kilku tygodni, właśnie dlatego, że ten dym zmieszany ze spalinami był nie do wytrzymania przy normalnym oddychaniu. Zabrakło powietrza do oddychania. Naukowcy rozróżniają dwa rodzaje smogu od nas miast. Smog londyński i smog typu Los Angeles, a tak bardziej po polsku to smog zimowy i smog letni. Smog zimowy to jest smog ze spalania węgla i drewna w piecach, w kotłach, a smog letni to jest smog z samochodów, spalin, dwutlenek azotu i ozonu. I tu są różne poglądy na temat powstawania smogu. Są zwolennicy teorii, że smog jest tylko i wyłącznie wytworem człowieka, wytworem cywilizacji, a są też zwolennicy poglądów, że smog istniał zawsze. Zjawiska przyrodnicze, takie jak wybuchy wulkanów, pożary w lasach czy na stepach, przyczyniały się do powstawania smogu. Także z różnymi poglądami można się tu spotkać.